Cześć, witam was serdecznie. Słuchajcie, wielki plus za dzisiejszego patcha. Wielki minus za to, że nie ma graczy. W obecnej chwili są 53 tysiące osób na grze i aby wylosować bitwę naprawdę trzeba się nasilić. Wychodziłem kilka razy dzisiaj z gry, bo miałem dość oczekiwania i było to bitwy realistyczne. Jak widzicie, już mam nawet ustawiony na ruski serwer, bo szybciej mnie tam losowało. Na europejskim niestety jest duży problem, czy to z realistycznymi, czy z symulacyjnymi. Następna sprawa. Bardzo się ucieszyłem, bo stwierdziłem, że chyba Tygrysa poprawili, ponieważ dzisiaj naprawdę obrywałem bardzo dużo, bardzo mocno, no i nie działo się nic. No i co? Niedawno miałem bitwę na symulacji, nas wylosowało z kolegą z Division Krzysiakiem. I co się okazuje, T3485D5T ściąga mnie na hita z 800 metrów, gdzie penetracja działa, na 800 metrów tego pojazdu jest gdzieś jakieś 90 mm, czy też 85, nie wiem dokładnie, bo nie liczyłem. No i dziwna sprawa, bo jeśli ja nagrywałem filmik o tym, że nie mogę ściągnąć pojazdu na Kursku typu KW85, bo mam tyle i tyle penetracji i tak dalej, mi ktoś odpisał, to no więc jakim sposobem T3485 ściąga Tygrysa na hita z takiej odległości? Na symulacji mówię. Przed tym bitwa znowu była taka, że w wieży otrzymywałem chyba zanim mi na czarno się zrobiła ta wieża, to dostałem chyba ze 6 razy, z tego właśnie raz czy dwa z T3485, no i dopiero mi padła, a tutaj jeden hit i ściągam. I teraz zobaczymy, jak pójdzie mi na realistycznym trybie teraz. Zobaczymy, jak się zachowuje Tygrys. Dobra, pojedziemy sobie. Ok, dobra. I tutaj nie będę raczej za bardzo się krył czy coś, tylko po prostu, żeby pokazać, ile hitów mogę dostać, co i jak. Następna sprawa. Robiłem filmik o tym, że wieża się blokuje. Otóż nie, wieża się nie blokuje. Zobaczcie, co się dzieje. Pyk. Dalej nie idzie, ponieważ mam reflektory. I reflektory blokują. O właśnie. IS-1. Tak? Tak, IS-1. Zostałem w wieżę. Nic się nie stało. Kolejny strzał. Nic się nie stało. I właśnie chodzi o tą wieżę. Ta lufa się po prostu blokuje na reflektorach i trzeba ją wyżej podnosić. To jest utrudnieniem. Dwa gongi od Isa. Celnie został uszkodzony również. No i taka będzie wymiana strzałów i zobaczcie, tu jest dystans jakiś 600 metrów. Nic się nie dzieje. Po prostu, no nic, no. Jednostka naziemna została zniszczona. Dlaczego? Dostał w górę, a dokładnie w górę wieży. Zobaczcie. I tu mi się wydaje, że ten Tygrys jakoś, nie wiem, dostał jakiegoś buffa. Z tym, że no to jest jakaś dziwna losowość, bo raz padam, raz nie padam, raz z 800 metrów mnie ściągają. Nie wiem, o co dokładnie, kurde, chodzi. Naprawdę pojęcia nie mam. SU-85. Trafienie.
Schował się. Gagatek. Dobra. Czy trafię go jeszcze raz? Dostał ładowniczy i działonowy. Z pieprza. No i nie mogę tego rozkminić, nie? Tej gry nie mogę po prostu rozkminić. Zobaczcie, kolejny hit. Kolejny hit. I nie dzieje się nic. Może mi się uda znikające czołgi nagrać? Kurczę, tego nie widzę. Chyba za blisko. Teraz nie wiem, czy on żyje, czy on nie żyje. Chyba nie. Dobra. Dobra. No tutaj specjalnie ryzykuję wyjazdem. Coś leci. W ogóle granie z tymi samolotami to jest totalna porażka. Dobra. Ustawiony był bokiem, więc to sytuację wyjaśnia. Dobra, poczekam sobie tutaj. No ile się ktoś w ogóle zrespi, wiadomo. Coś jest. D5T, no i zobaczymy. O, albo i nie zobaczymy. Dobra, wyjeżdżamy. Ryzyk fizyk, zobaczymy co się stanie. Czy mnie ściągnie z takiej odległości, czy też nie? No, chyba jednak nie zdążę. Ale tu będzie arta waliła. Więc spieprzamy. Dobrze.
A, on jest niezniszczalny przez 10 sekund, ale bzdurę zrobiłem teraz totalną. Kur! Pierdolę, jestem zajebisty, zamiast do SU strzelać to do tego. Dobra. Myślałem. No i zobaczcie, znowu od kogoś hit i nic. Dobra. I pojedziemy sobie teraz następną, ale tym razem, jeśli nam wylosuje, to symulacyjną. Dobrze, startujemy teraz bitwę symulacyjną. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że wyjdzie to, co miałem wcześniej. Typu 1 strzał T34, 85 D5T z daleka i schodzę na hita. Oczywiście w kadłub, nie w wieżę, tylko w kadłub. Ale to jest... Ktoś może by... A, bo byś pokazał, bo coś kurczę, tylko że problem jest w tym, że tych powtórek jest tyle, tych sytuacji jest tyle się rodzi, że nie jestem w stanie ponagrywać, zapamiętać, o co mi w każdej powtórce chodziło. No i tu jest taki właśnie problem. Dobra, ja spauzuję to, bo będzie liczyło i liczyło. Dobra, wylosowało nam Kubań. Więc może się ta mapa nada do tego. Ale też, kurczę, nie wiem dokładnie. Dobra, mam nadzieję, że coś tu pokaże, o co mi chodzi. Tak, jak mówię, symulacja, a realistyk powinien być model uszkodzeń taki sam, ponieważ realistyk się różni tylko od tego, że tym, że są zaznaczane nam na mapie, podświetlane są cele. No a tutaj jednak modelem uszkodzeń też się to, jak widać, różni. No i jedziemy. Dobra, może wyjedziemy tutaj, w tą stronę. Nie ma nic na razie tutaj. Za to mamy coś tutaj. O właśnie. Gdzie on jest? Dobra, tak jak mówię, nie będę się jakoś oszczędzał, tylko wyjadę. A, to jest bot w dupie. O! Ktoś mu pizgnął. Bot!
Kurde, to jak te boty są pooznaczone, bo ja już zgłupiałem. I zobaczcie, tu gdzie wybucha amunicja w T-34, w botach nie. Dobra, nie został uszkodzony. Dobra, zniszczony. Aha, tam jest teraz. Coś było, znaczy się. O Jezu. No nie mogę teraz napotkać gracza na nieszczęście. O, to jest gracz. Tak, bo się cofa. Dobra. Poczekajmy. No właśnie, i z bliska wytrzymałem jeden strzał. No i dopiero drugi mnie zniszczył. A IS ma tą samą penetrację bodajże co T-34-85, bo to jest to ta sama armata. Ale to jeszcze nie jest to, co chciałem właśnie pokazać, więc polecimy kolejną. Dobra, wylosowało na dżungli. Tutaj też może coś kurczę. No oby coś tu wyszło po mojej myśli. Bo to już będzie ostatni meczek, trzeba będzie kończyć. Dobra. Plaża. Ok. Dobra. Tą wodę to tutaj zrobili teraz tak, że masakra. Topi się ten czołg. Nie wiadomo jak tutaj jechać, przejechać. Dobra. Tutaj. Gówno, tutaj chyba nie przejedziemy. No nie, to jest jakiś akwenik taki. To spróbujemy tu boczkiem. I elegancko. A tu co takie czarne? Coś mamy, czy nie? Dobra. Super Gambo. Ha, ha, ha. Proszę bardzo, Super Gambo, youtuber. W porządku gość z Kubany mówi po polsku, po angielsku, po niemiecku, nagrywa filmy w różnych językach. Pozdro dla Super Gambo. To nie wierzę. Co to się takie porobiło czarne? Co to jest? O co tu chodzi? Co jest grane? A tego nie mam normalnie. Jak jest dzień, jak jest teraz taki zmierzch, czy poranek, to takie... Co jest grane?
O, też 6485. Skąd? Z przodu. No właśnie. I o to chodzi. Dziękuję bardzo. Na razie.